Koncert Thomasa Andersa and Modern Talking Band zwieńczył Święto Kielc 2019. Publiczność zgromadzona w amfiteatrze na Kadzieli dosłownie szalała w rytm takich przebojów jak Sherry Sherry Lady czy Brother Louie. Thomas Anders porwał widzów do tańca już w pierwszych minutach widowiska. Jest super, świetnie. Thomas Anders z górą. Wspaniale, jesteśmy strasznie zadowoleni, że tutaj jesteśmy. Piękna sprawa. Super, wspaniale. Piękny koncert, wspaniały jak zawsze w Kielcach. Czy pani jest fanką Thomasa Andersa? Oczywiście, zawsze. Uwielbiamy go wszyscy chyba. Thomas Anders ostatni raz był w Kielcach 8 lat temu. So I love to be, on stage and I love to... Uwielbiam być na scenie i śpiewać moje piosenki, hity Modern Talking, niektóre w nowych aranżacjach. To coś zupełnie innego niż wykonania z 2011 roku, więc jestem podekscytowany. Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc być tutaj podczas tego wyjątkowego weekendu, kiedy trwa Święto Miasta. Cieszę się, że ludzie tak dobrze się bawią, że jest świetna pogoda i mamy naprawdę cudowny czas. Dziękuję. I would say dziękuję. Atmosfera koncertu była wspaniała, na miarę finału Święta Kielc. Kiedy artysta przypomniał wielki przebój duetu Modern Talking z 1984 roku You're My Heart, You're My Soul, który dotarł do pierwszej dziesiątki list przebojów w ponad 35 krajach, czy wydany rok później You Can Win If You Want, który osiągnął status platynowej płyty, znane wersy śpiewali już wszyscy. Artysta wielokrotnie bisował. Koncert na Kadzielni zwieńczył tegoroczne Święto Kielc. Dziękuję! To wspólny wysiłek wielu, wielu jednostek, wielu ludzi, którzy włożyli naprawdę bardzo wiele, aby w ciągu tych dni, przy sprzyjającej pogodzie, wykorzystując to, mogliśmy wszyscy znaleźć dla siebie, począwszy od najmłodszych do najstarszych, jakiś fajny, ciekawy element. Więc za to serdecznie dziękuję, a wszystkim Kielczanom i Kielczankom, którzy bawili się, też przybyszą, bo wiemy, że byli ludzie z zewnątrz. Zapraszamy na następny rok.